Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak ciasto cioci Matyldy może być dowodem istnienia Boga. Zapraszam. Ten materiał jest zainspirowany ponownie książką Johna Lennoxa Czy nauka pogrzebała Boga? Słyszałem w komentarzach uwagi, że a dlaczego ksiądz posługuje się protestancką apologetyką? Myślę, że wymaga to słowa wyjaśnienia. Otóż jak najbardziej warto jest czytać różnego rodzaju apologetykę, również tą, która nie jest bezpośrednio ze strony katolickiej, przede wszystkim ze strony, to znaczy niekoniecznie zawsze każdy powinien takie rzeczy czytać, natomiast jeśli chodzi o teologów, to jest to jak najbardziej słuszne po to, żeby raz poznać te argumenty tamtej strony, zebrać to, co jest tam faktycznie właściwego, ewentualnie oczyścić, jeśli są tam jakieś naleciałości, które uznam za niewłaściwe. Natomiast jak do tej pory w tej książce takich naleciałości nie wykryłem, nic tam niewłaściwego, niestosownego nie znalazłem. Być może w trakcie czytania tej książki jeszcze na coś takiego trafię, natomiast tymczasem nic takiego mi się w oczy nie rzuciło. A więc spokojnie, nie oznacza to, że zamierzam tak po prostu przyjąć na ślepo taką perspektywę, na przykład protestancką czy jakąkolwiek inną. Jest to kwestia pewnego poznania po prostu argumentów, wyważenia ich. Wszystko badajcie, jak mówi święty Paweł, zachowujcie to, co dobre swoją drogą. No, jak w zasadzie już zauważyłem, nie dostrzegłbym tego nawet sam, że autor pisze z perspektywy protestanckiej. Nie dostrzegłbym tego na podstawie samej książki. Sama książka jest, no nie porusza, nie jest apologetyką jakiegoś konkretnego protestanckiego odłamu, tylko jest raczej próbą zmierzenia się właśnie z zagadnieniem rozwoju nauk przyrodniczych, a wiary w Boga. Czy jest tutaj jakikolwiek problem, czy może raczej wręcz przeciwnie. I jak wspomniałem, jak do tej pory są to treści, moim zdaniem, jak najbardziej dobre i słuszne. Przechodząc już do dzisiejszego tematu. Ciasto cioci Matyldy. O co chodzi? Ano, gdy postawimy naukowców różnego rodzaju przed ciastem, przed tortem, mogą oni zbadać to ciasto na wszystkie możliwe sposoby, każdy zgodnie ze swoją dyscypliną. Można je zbadać i chemicznie, i na poziomie różnego rodzaju badań fizycznych, ewentualnie biolog też tam może próbować swoje badania przeprowadzić, matematyk może je zmierzyć. No, każdy może bardzo dokładnie wejść w szczegóły tego ciasta i zbadać je pod swoim konkretnym, pod kątem swojej dziedziny. Natomiast nawet po zbadaniu i po bardzo dokładnym opisaniu tego ciasta z różnych punktów widzenia, nie wiemy jeszcze, dlaczego to ciasto powstało. I w zasadzie możemy się domyślać, możemy myśleć, że no, najprawdopodobniej możemy dojść do przekonania, że to ciasto powstało po to, żeby ktoś je zjadł. Skład chemiczny jak najbardziej będzie na to wskazywał. Można domyślać się pewnych elementów, można tworzyć pewną wizję, natomiast nie ma tutaj absolutnej pewności. Teoretycznie jest również możliwe, że zamiast do zjedzenia miało ono służyć od samego początku do tego, żeby komuś je rzucić w twarz. To jest niewykluczone, choć wydawać by się mogło mało prawdopodobne, tak? Jeśli rozważymy, że ileś tam pracy włożono w to, żeby je zrobić w ten, a nie w inny sposób, żeby je przyozdobić i tak dalej. Natomiast całkiem wykluczyć tego nie możemy. A więc z punktu widzenia takiej czysto naukowej metody badawczej, jeśli chodzi o nauki przyrodnicze, nie jesteśmy w stanie z całą pewnością stwierdzić, posługując się tylko tymi metodą typową dla nauk przyrodniczych metodologią. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić z całą pewnością, jaki jest cel, po co to ciasto powstało. Żeby wiedzieć to faktycznie z całą pewnością i z całą dokładnością, potrzebujemy po prostu zapytać tą ciocię Matyldę, dlaczego ona to ciasto upiekła. No i wtedy ciocia Matylda może nam tą prawdę objawić. I tutaj myślę, że już dochodzimy powoli do tego, o czym to w zasadzie ma być. Otóż
Ciocia Matylda, jako podmiot rozumny, działający celowo, może nam powiedzieć, dlaczego to ciasto zostało upieczone na przykład na imieniny jakiegoś tam jej siostrzeńca. I teraz, czy człowiek, który przyjmuje jej wyjaśnienie, działa nierozsądnie, tylko dlatego, że posługiwał się, że wierząc jej, nie posługuje się w tej chwili żadną taką metodologią typową dla nauk przyrodniczych? No bynajmniej. Czy jednak przy przyjmowaniu tej opinii w ogóle jego rozum nie działa? No również nie. Jak najbardziej ten rozum powinien działać i powinien ten człowiek zadziałać roztropnie, to znaczy na przykład, jeśli otrzymuje maila z jakiejś nieznanej skrzynki pocztowej, w którym jest tylko napisane, że to ciasto było po to i po to, no to nie ma podstaw, żeby wierzyć, że faktycznie ten mail pochodzi od twórcy tego ciasta, że jest to w jakiś sposób wiarygodne. Nie ma wystarczających podstaw, żeby to uznać, a więc jak najbardziej musi działać w sposób rozumny. Jeśli jednak widzi tą ciocię Matyldę, która faktycznie to ciasto upiekła, która faktycznie jest twórczynią, jest w stanie tego w jakiś sposób dowieść lub po prostu jest to dla nas oczywiste, że ona jest twórczynią tego ciasta i ona mówi nam tak, że to ciasto upiekłam dla właśnie tam siostrzeńca, na urodziny na przykład siostrzeńca. Co do zasady, no nie mamy podstaw, żeby podkładać wątpliwość takiego stwierdzenia, natomiast jeśli byśmy chcieli faktycznie jeszcze dokładniej sprawdzić, no to można sprawdzić, czy faktycznie ma tego siostrzeńca, czy faktycznie niedługo ma te imieniny. Takie rzeczy jak najbardziej można sprawdzić, no i w przypadku takiej banalnej sprawy no, zwykle nie jest potrzebne, żeby prowadzić aż tak daleko idące badania i sprawdzać, natomiast jest to na swój sposób rozumne, że człowiek weryfikuje te informacje, które otrzymuje, no i jeśli te weryfikatory się zgadzają, jeśli wszystko tam pasuje, to jak najbardziej na sposób rozumny uznaje, bardzo racjonalny uznaje, że faktycznie taka była przyczyna celowa całego działania, czyli że to ciasto powstało właśnie w tym celu. Ta informacja w żaden sposób nie konkuruje z tymi wszystkimi typowo naukowymi informacjami, które wcześniej naukowcy nam dostarczyli. Ona je po prostu uzupełnia. Podobnie można przez analogię podejść do nauk przyrodniczych i Bożego objawienia. To znaczy, nauki przyrodnicze mogą nam opisywać, w jaki sposób ten świat działa, bardzo dokładnie mierzyć, opisywać procesy. Człowiek może rozpoznawać te procesy, próbować ująć je właśnie ująć zdarzenia w karby, można powiedzieć, takich naszych definicji, naszych praw, które są dla nas zrozumiałe i które później nauka sprawdza, weryfikuje i tak dalej, i tak dalej. W żaden sposób nie zaprzecza to jednak temu, że możemy otrzymać również informacje co do celu z całego wszechświata od tej instancji zewnętrznej, od tej instancji najwyższej, czyli od samego twórcy tego wszechświata. Oczywiście, że dla człowieka, który nie uznaje samego istnienia tej pierwszej przyczyny, to wyjaśnienie jest absurdalne, no w tym sensie, że jeśli nie uznaje tego istnienia, no to nie ma sensu wtedy objawienie. Natomiast tutaj chodzi tylko, jakby dowód na istnienie Boga to jest zagadnienie zupełnie inne, o tym mówiłem już w moich materiałach. Najpierw dowody na istnienie Boga u świętego Tomasza z Akwinu, później w materiale czy profesor Dawkins obalił dowody świętego Tomasza z Akwinu. To jak najbardziej do tych materiałów odsyłam. Tutaj chodzi mi konkretnie o sam fakt racjonalności objawienia. O tym ma mówić właśnie ta historia o cieście cioci Matyldy. O tym, czy racjonalnie jest przyjąć, że Bóg może do nas przemówić. A więc jeśli wszechświat ma takiego twórcę, ma takiego autora, jeśli jest ktoś taki, to jak najbardziej może on nam objawić, może on do nas przemówić i powiedzieć nam przede wszystkim właśnie po co ten wszechświat powstał. I to nazywamy właśnie Bożym objawieniem. I oczywiście, no w jaki sposób teraz my możemy usłyszeć takie Boże objawienie? Czy mamy się zdać tutaj właśnie na jakieś wewnętrzne głosy? No nie. Musi to być, aby to było racjonalne, aby zgodnie z rozumem móc przyjąć takie objawienie, to musi takie objawienie faktycznie odbyć się w sposób, który będzie uwiarygadniał to, co się wydarzyło. To znaczy, jeśli Bóg chce do nas przemówić, przekazać nam jakieś informacje, przekazać nam właśnie na przykład, jaki jest cel całego wszechświata, jaki jest nasz cel, jak my mamy do niego zdążać, to oczywiście musi to zostać w jakiś sposób
uwiarygodnione. To objawienie musi być uwiarygodnione. W jaki sposób będzie to objawienie uwiarygodnione? Sama treść, bo Bóg będzie przekazywał tą treść przez kogoś, tak? Pan nasz Jezus Chrystus przekazuje nam objawienie. Sama treść musi być doskonała i tym jak najbardziej powinna się zajmować również apologetyka, żeby wykazywać, jak treść objawienia jest doskonała, jak jest ona obiektywnie dla człowieka dobra. I to jest jakby wielki taki obszar do dyskusji. Tutaj odsyłam do moich materiałów również. Nauka Kościoła jest doskonała, na przykład, i innych materiałów, które są w tej playliście Obrona Wiary. To w wielu poruszam te zagadnienia, chociażby w kontekście Starego Testamentu i zarzutów stawianych wobec Starego Testamentu. Tutaj doskonałość nauki Pana Jezusa to już nie jest moment, żeby o tym dużo mówić, ale na każdym poziomie, na poziomie dogmatycznym, moralnym można wykazać, że mamy tutaj do czynienia naprawdę z nauką doskonałą. A więc, aby uznać takie objawienie za wiarygodne, musimy mieć do czynienia faktycznie z doskonałą nauką, która zostaje nam przekazana. I ci, którzy przekazują nam takie słowa i twierdzą, że przychodzą właśnie w imię Boga, żeby przekazać nam jakieś objawienie, żeby powiedzieć nam coś o nas, oni oczywiście muszą w jakiś sposób to uwiarygodnić, muszą pokazać, że faktycznie są tymi posłańcami, którzy przez Boga wysłani zostali. W jaki sposób można to zrobić? No przede wszystkim dokonując cudów. Przede wszystkim w ten sposób, że taki człowiek jest w stanie w jakiś sposób złamać te prawa, które obowiązują w naszym świecie, zgodnie po prostu ze swoją własną wolą, w sposób, który dla nas jest absolutnie niepojmowalny. To znaczy musi to być dla nas właśnie zdarzenie absolutnie wyjątkowe, to znaczy łamiące zasady, które obowiązują w tym świecie. I tutaj faktycznie cudów, może, znaczy mnóstwo rzeczy określa się jako cud, które w istocie cudami nie są. Ale skupmy się tutaj przede wszystkim na tym podstawowym. Pan nasz Jezus Chrystus powstaje z martwych. Jest to cud ewidentny, to znaczy gdy człowiek już umarł i faktycznie umarł, jego serce jest przebite włócznią, wisiał na krzyżu, gdzie to już jest ewidentne, także mamy do czynienia ze śmiercią, taki człowiek po 3 dniach, czyli stosunkowo długo, wraca do życia, sam wcześniej zapowiada, że do tego życia powróci, ukazuje się swoim uczniom, to jest faktycznie ewidentny cud. To znaczy, gdy ktoś mówi, ja jestem Bożym posłańcem, uzdrawia wcześniej też chorych, później mówi, zmartwychwstanę, potem jak mnie zabiją, zmartwychwstaje, to jest to faktycznie taki cud, który jest takim znakiem wiarygodności tego, co Pan nasz Jezus Chrystus nam przekazał. No ale przecież my tego zmartwychwstania nie widzimy. Przecież my znamy to zmartwychwstanie tylko z opowieści, powie taki sceptyk. Przecież to mogą być tylko bajki wymyślone i skąd my w ogóle wiemy, że takie zmartwychwstanie miało miejsce. Znowu, wszystkie, skąd wiemy, że odbyła się bitwa pod Grunwaldem? Nikt z nas jej nie widział, nikt z nas nie może tego jakby naocznie doświadczyć. Natomiast mamy relacje, które to poświadczają. Relacje takich, czy wiarygodność takich relacji po prostu się sprawdza. I teraz, wiarygodność Ewangelii Świętych należy oczywiście, że jak najbardziej sprawdzić, tak, na ile te przekazy są wiarygodne. Mamy w przypadku Ewangelii Świętych tych naocznych świadków. Pisma Święte Nowego Testamentu są zapisane przez naocznych świadków lub pod dyktando naocznych świadków. Ci naoczni świadkowie, to jest bardzo ważne, oni wychodzą do tego świata i nauczają rzeczy trudnych, wcale nieprzyjemnych, wcale niepasujących jakby do tego świata. Nauczają rzeczy trudnych i jednocześnie są gotowi życie swoje oddać za to świadectwo, które dają, że Pan nasz Jezus Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Prości, nieuczeni ludzie przekazują naukę doskonałą, twierdzą, że faktycznie tak jest, że Pan Jezus faktycznie zmartwychwstał i są gotowi swoje życie nawet za to oddać. Nie w sensie, że idą i walczą, tylko w tym sensie będziemy nauczać nawet jak będziecie nas za to zabijać. Czyli o czym to świadczy? Świadczy to o ewidentnej, w bardzo wysokiej motywacji tych ludzi. Ci ludzie, prości, nieuczeni, przekazują naukę, naukę, która czasami przerasta wszystko, co do tej pory filozofia odkryła, jak chociażby święty Piotr, który sam najprawdopodobniej nie potrafił nawet pisać, jego listy są dyktowane. Święty Piotr, który
potrafi powiedzieć o godności, o naturalnej, tej wrodzonej godności każdego człowieka. Mężowie, darzcie czcią swoje żony, bo one są również dziedziczkami tego samego powołania tutaj, czyli ta godność, która wcale nie jest oczywista ani dla Platona, ani dla Arystotelesa, ani dla Konfucjusza, ani dla żadnego z wielkich filozofów. Nie jest oczywista. Tutaj prosty rybak z Galilei idzie i to po prostu naucza. To już powinno być dla nas szokujące, to już powinno być dla nas coś niezwykłego. Natomiast on jednocześnie mówi, nauczył nas tego Pan Jezus i on zmartwychwstał po tym, jak go zabiliście. I gdy chcą go zabić za to świadectwo, to on jest gotów swoje życie za to oddać. A więc, gdy człowiek jest gotów życie swoje oddać za świadectwo, no to za swoje świadectwo, to albo jest w straszliwym błędzie, jest przekonany, ale jest tak bardzo przekonany do czegoś błędnego, albo faktycznie mówi prawdę. Czy mamy coś, co by wskazywało na to, że święty Piotr jest po prostu zwiedziony? Zwiedziony człowiek jest w jakiś sposób niezrównoważony, to znaczy, gdy człowiek jest gotów życie swoje oddać za swoje świadectwo, no to może być ewentualnie właśnie wariatem, tak? Może na jakimś punkcie zwariować. Natomiast w ogóle tego nie widzimy w przypadku tych pierwszych chrześcijan. Jak wspomniałem, właśnie ich nauka, którą oni przekazują, znacznie przerasta ich naturalne zdolności pojmowania, czy naturalne zdolności, naturalne umiejętności, to czego mogliby się nauczyć w sposób naturalny, to znaczy nie mieli do tego możliwości, nie było kogoś, kto mógłby ich tego nauczyć w ogóle na całym świecie wtedy, jeśli chodzi na przykład o tą godność kobiety, którą mamy w liście świętego Piotra, w drugim liście świętego Piotra. To mężowie, darzcie żony czcią. A więc nauka na bardzo wysokim poziomie, bardzo wyważona, nauka, która obejmuje jakby wszystkie obszary życia, w żaden sposób tam się gdzieś nie wychyla, tak żeby była dla człowieka szkodliwa, przede wszystkim nauka moralna, nauka dogmatyczna na niezwykle wysokim poziomie, to nie nosi znamion żadnego szaleństwa, żadnego wariactwa. Doskonała nauka, cuda, które apostołowie te również dokonują i które później są poświadczane przez kolejne osoby, które są gotowe życie swoje oddawać za to świadectwo. Ich męstwo w obliczu śmierci, pierwszych chrześcijan, którzy wychodzą i z radością idą, błogosławiąc tych, którzy ich prześladują, z radosną pieśnią na ustach, nie dlatego, że nienawidzą życia, tylko dlatego, że są gotowi je oddać ze względu na to świadectwo, bo wiedzą, że to jest tam dobre i cenne, bo wiedzą, że tutaj to życie się nie kończy. A więc nie ma w tej nauce nic, czy w tym, co się wydarzyło, nic, co by wskazywało na to, że apostołowie zostali zwiedzeni, że w jakiś sposób oni oszaleli pod wpływem czegoś. To nie jest jakiś fanatyzm, tak? To jest bardzo silne przekonanie, które jest człowieka w stanie nawet do tego skłonić, żeby życie oddał za to świadectwo. Jednocześnie przy tym silnym przekonaniu te słowa, które oni przekazują, są niezwykle wyważone, niezwykle racjonalne. Nauka moralna, którą oni przekazują, jest doskonała i przerasta osiągnięcia największych filozofów pogańskich jak dotąd, a są tylko prostymi, nieuczonymi ludźmi. A więc to połączenie doskonałej, bardzo wyważonej nauki, świadectwa o tych cudownych rzeczach, których doświadczyli, spokój w obliczu śmierci, gotowość oddania swojego życia, sprawia, że są oni faktycznie najbardziej wiarygodnymi świadkami, jakich możemy sobie wyobrazić. Nie mają żadnych ziemskich interesów w tym nauczaniu, bo ostatecznie oddają swoje życie za to, a więc nie mamy bardziej wiarygodnego świadka. Wszyscy historycy, którzy piszą na przykład na dworach królewskich, oni są już z samego faktu, że piszą na dworach królewskich, są w jakiś sposób niewiarygodni, to znaczy trzeba brać poprawkę na to, że piszą dla konkretnego króla, bo ten król im za to płaci, albo po prostu ich utrzymuje i tak dalej, i tak dalej. Ci apostołowie nie mają żadnych ziemskich korzyści z tego, co robią, z tego, jak nauczają, wręcz przeciwnie, to znaczy oczywiście, że ktoś ich tutaj wesprze i tak dalej, natomiast ewidentnie nie wychodzi to im na korzyść, tak? Oni całe życie właśnie później, po już spotkaniu Pana Jezusa, idą, nauczają, cierpią, ostatecznie gotowi są swoje życie oddać i to czyni ich najbardziej wiarygodnymi świadkami. Oczywiście
Nie ma to nic wspólnego z właśnie takim fanatyzmem religijnym, na przykład muzułmanów, którzy są gotowi iść na wojnę i zabijać w imię swojej nowej wiary. To jest zupełnie co innego. Tak, to tutaj mamy do czynienia w przypadku islamu, z nauką, która jest bardzo niewyważona, która daje przykazania, które ewidentnie nie są przykazaniami doskonałymi, która nakazuje rozprzestrzenianie się właśnie poprzez wojnę, poprzez walkę, poprzez mordowanie i w ten sposób zapewnia też ziemskie przywileje tym, którzy właśnie ją rozprzestrzeniają, no bo oczywiście wojna to są łupy, to są niewolnicy, niewolnice i tak dalej, i tak dalej. To jest zupełnie co innego. Świadek, który przekazuje doskonałą naukę, przerastającą jego naturalne możliwości, przerastającą wszystkich pogańskich filozofów jak do tej pory. Świadek, który mówi o tym, że Pan Jezus prawdziwie zmartwychwstał i jest gotów za to świadectwo swoje życie oddać ze spokojem i z radością. I takich świadków mamy wielu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.